Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale Portalu FPC. Dzisiaj kontynuujemy sobie, można powiedzieć, odcinki serwisowe, ale bardziej związane ze sprzętem, bo chciałem Wam zaprezentować najnowszy nabytek. Jest to odciąg oparów podczas lutowania. Nie przeczytam Wam nazwy, sorry, jest tak dziwna, że tylko symbol ZD153A, ale link wrzucimy Wam do opisu do takiego ustrojstwa. Słuchajcie, to jest jeden z najtańszych odciągów oparów właśnie podczas zlutowania, jakie w ogóle znalazłem, i zobaczymy dzisiaj, na ile jest skuteczny. To ciężko powiedzieć, bo trzeba by pomiar odpowiednio wykonać, a tego nie jestem w stanie zrobić, ale zobaczymy, czy cokolwiek daje. Ustrojstwo, ile to kosztowało? Coś koło chyba 150 zł, czy coś takiego. Niedrogie było, najtańsze, co się dało, natomiast tu też nie było większego sensu inwestowania w nic lepszego, bo tu praktycznie niestety nie ma wentylacji, do której można by takie urządzenie podłączyć. Zapraszam na film. Uwaga, będę czytał. Ocawać pajecich z plodin. To chyba po czesku czy coś takiego, ale jest też po angielsku instrukcja obsługi, natomiast bardzo, że tak powiem, ogólna. Słuchajcie, co my tu mamy? Po pierwsze, sam odsysacz, odciąg właściwie oparów, jest bardzo prostej konstrukcji. Mamy element mocujący go do blatu. Jest tutaj, postaram się to wyjąć, natomiast siedzi to dość mocno. O, właśnie. To jest takie ustrojstwo, które jest przykręcane po prostu do blatu. Z pewnością wiecie doskonale, tak, jak to działa. Całość wkładamy, tu możemy sobie dokręcić. Ja to zostawiam odkręcone, bo mogę sobie dzięki temu łatwo całością manewrować. No i potem mamy ramię. Mamy ramię, tak jak zresztą widzieli, dość elastyczne. Czyli możemy sobie je pod, powiedzmy, dość szerokim kątem tutaj, że tak powiem, dostosować, tak, ustawić tak, żebyśmy mogli sobie jak najbliżej lutowanego miejsca to podłożyć. Co tu mamy z frontu? Z frontu mamy kołnierz, który pomaga zbierać te opary. Tutaj za taką siateczką jest filtr węglowy. W zestawie dostajemy jeszcze dodatkowo dwa zapasowe w woreczku filtry. Za filtrem widzimy wentylator, który oczywiście wciąga nam te opary. Założymy sobie filtr z powrotem. Takie filtry też parę groszy kosztują, nie jest to drogie, natomiast filtr jest dość, wydaje mi się, mocno dziurkowany, mocno taki gąbczasty, nie jest zbyt gęsty. No i mamy również z tyłu, tu też jak widzicie możemy sobie to obracać, wywiew. No i teraz tak, są dwie końcówki. Pierwsza taka podstawowa właśnie, której ja tutaj używam, bo tak nie mogę tego do wentylacji podłączyć żadną rurą. Po prostu tu jest odciąg oparów, opary są wciągane, przez ten filtr przechodzą, pewnie w jakimś stopniu to coś tam filtruje, no a następnie tędy już to wychodzi, że tak powiem, dalej. Montaż bardzo prosty, jak zresztą widzą, aczkolwiek spasowanie tych elementów, no powiem tak, cena to oddaje. Także nie liczcie tutaj na absolutnie żadne, że tak powiem, kosmiczne dopasowanie. A w zestawie jest jeszcze jeden taki element. Ten, jak zresztą możecie się domyśleć, służy po to, żeby na przykład taki aluminiową rurę podłączyć do wentylacji, dzięki czemu te opary, które to wciągnie, cała reszta i tak idzie do wentylacji. Jeżeli chodzi o możliwości ustawienia tego, no to tak, możemy sobie to na dole skręcić. Tutaj z boku również mamy dodatkowe elementy, które pozwalają nam w ograniczonym zakresie, ale jednak troszeczkę sobie ustawić całość. Jest jeszcze jeden element do skręcenia na górze, żeby tutaj to nam nie opadało, bo tak sobie możemy to na przykład, jak to poluzujemy, podnieść na samym ramieniu. No i tutaj również mamy możliwość, to co Wam pokazałem, tylko teraz tak to ustawię, żebyście widzieli. O, nie, tak chyba będzie jednak najlepiej. Też ustawienia tego gdzieś tam pod jakimś pewnym kątem. No i na samej górze jest włącznik. Zasilane to jest normalnie z gniazdka i dość ciche. Patrzcie. Słyszą? Myślę, że coś tam słychać.
Słuchajcie, odgrzewacz puchuj już ustawiony na podgrzewaczu jest około 220 stopni. Płyta też już nam się rozgrzała do mniej więcej 150 stopni, więc możemy zacząć lutowanie. W tej chwili jeszcze jest wyłączony. Mam taki strasznie śmierdzący i który daje dużo dymu topnik, więc sobie tutaj gdzieś go tam nałożymy i coś sobie wylutujemy. Już obojętnie gdzie. Dobra, dam go więcej, dużo więcej niż potrzeba, właśnie po to, żeby był też widoczny dym. Będziemy to sobie palili. Zobaczcie, to odsuwam. No, widzicie, jak leci? Widać coś tam, żona? Widać, żona kiwa, że widać. No, jak widzicie, wszystko idzie tutaj. Jak ja bym się teraz nad tym nachylał, no to mi wszystko w twarz idzie. Więc włączamy sobie odciąg. Oczywiście musimy to dać bliżej. Widzicie, jak wciąga? Teraz dołożymy tutaj topnika, dużo topnika dołożymy. Damy tutaj, nie, tutaj dalej trochę. Damy to trochę dalej. No i grzejemy. Tak, żeby widać było, jak te opary uciekają. A jak widzicie, trochę wciąga. Natomiast bardziej, o, tak jak go ustawić, no to ładnie leci do tego. No ale wiadomo, że to nie jest w żaden sposób jakoś specjalnie filtrowane, więc to, co się dostaje, dołożymy jeszcze topnika, ale nam się ta płyta zjara. Dołożymy trochę topnika, żeby to dużo dymiło. No i zobaczcie, że no wiadomo, że część gdzieś tam ucieka nam poza, a tak to ten dym w zasadzie z powrotem jest gdzieś tam dalej usuwany. Sobie to pogrzejemy, o, w ten sposób, tak jakbym powiedzmy lutował. Dobra. Jakiś tam kądzior jest wylutowany. No jak widzicie, jego skuteczność jest ograniczona. No ale trochę jest to jednak gdzieś tam dalej wywalane. Nie wiem, na ile jest to widoczne, bo teraz już tak mocno tensywnie leci. Natomiast trochę wydaje mi się, że jednak mniej tego, tych oparów, tego syfu się wylatuje. Czyli może w jakimś tam stopniu ten filtr węglowy coś tam faktycznie filtruje. Natomiast nie czarujmy się, to jest najtańsze rozwiązanie i jednocześnie jego skuteczność też jest najmniejsza. To jest chyba oczywiste, bo nawet jeżeli coś takiego mamy, to najlepiej byłoby to podłączyć do wentylacji, której tutaj nie ma, no bo co z tego, że tu przelatuje, skoro dalej to się wszystko kotuje, prawda? To jest logiczne chyba. No tutaj niestety nie mam takiej możliwości, ale dzięki temu ustrojstwu lutuje mi się trochę lepiej, bo po prostu całe opary prosto w twarz mi nie idą i to jest jedyny plus w tym warsztacie tego. Tak to wygląda. Dostajemy taką jakąś, za jaką płacimy. To chyba nikogo nie dziwi. I tyle w zasadzie, co chciałem Wam dzisiaj pokazać. Ode mnie na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, hej.